I siemano, siemano w kolejnym dniu. Hello. Działamy. Trochę mokro. Zresztą chyba jak u każdego. No cóż, co chwilę pada. Miałem wchodzić wczoraj w pole, ale w nocy dopierdzieliło. No i tak mówię, tutaj przyjadę, ziemniaki będą, więc może coś się uda ruszyć. No i tak się prawie, że udaje. No tam wiadomo, troszkę miękko jest, no bo jest, ale delikatnie ruszę. Zawsze to szybciej przetnie, bo to wiadomo, jeszcze musi później chwilę odleżeć przed tym, przed sadzeniem ziemniaków, żeby to nie było tak, że wiecie, dzisiaj zaorane, jutro sadzone, bo no nie bardzo to jest robota dobra. Także dobrze odleżało. No i tak akurat powinno wyjść, bo dzisiaj mamy chyba 5 kwietnia czy 6 kwietnia, chyba 5. Tak, piątek to piąty, bo pierwszy był w poniedziałek. Także tak to wygląda. Ściąga mnie trochę właśnie w te kolejny wcześniej jeżdżone. Ale dobrze, że to się uda zrobić. Znając życie, to pewnie będzie tak, że teraz pada co chwilę, że zrobić w polu nie można. A w czerwcu, jak będzie deszcz potrzebny, żeby budować plon, to będzie sucho jak pieron, nie? Czerwiec, lipiec. Zawsze tak było i podejrzewam, że w tym roku tak samo będzie. Kurde, jak pijany zając w kapuście jadę. Ale to nic. Nie rzutuję. Niektórzy mówią, że ziemniaki w bezorce sadzą. Nie wiem, czy to jest taki do końca dobry pomysł, czy nie. W sumie nie wiem. Może jak na lżejszych glebach. Może faktycznie jest to wyjście z sytuacji, bo nie ma tego przesuszania takiego. Ale no mówię, no kurczę, w tym roku jest tyle wilgoci, że aż się boję, co będzie później, nie? Bo zazwyczaj tak jest, że jak wiosna jest taka mokra, to później w lecie tej wody brakuje i kicha tego plonu wraz nie ma. Ale żóweczkę mam siódemkę, przepraszam. Nie kryje mi całego ciągnika, kawałek mi tam brakuje, żeby cały ciągnik pokryć. Ale to nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, no bo ciągnik z automatu ma lżej w takiej mokrej glebie. Zawsze te 15 cm, wiecie, robi różnicę, nie? Niby się wydaje, że to jest niedużo, a jednak to jest wciór. Tam obok mam działkę też jeszcze, chciałem zrobić ją pod owiec, ale w przyszłości nie wróżę, bo jest mokro. Tam muszę dużo niżej zjechać. No i brakuje ze 20-30 metrów brakuje, no i szkoda się mazać. Może jutro po południu się uda, bo nadają bardzo fajną pogodę na weekend, więc czasami dzień czasu to jest bardzo dużo, nie? A na jutro mam zaplanowane właśnie siewy, też sporo jutro roboty powinno polecieć, tak? No jak się nic nie spierdzieli, wiadomo, nie? Bo to wiecie, planowanie to jest jedno, nie? A zrobienie, wykonanie planu to jest drugie, nie? Tak jak widać, nawet w takich delikatnie mokrych warunkach gdzieś tam arbosik sobie daje radę. A właśnie, muszę do chłopaków zadzwonić, żeby głębosz mi oddali, bo trzeba to będzie zgłęboszować jeszcze przed wykonaniem orki, żeby to przerwać i żeby to później w razie deszczów, niepogody, żeby te ziemniaki tutaj nie wygniły, tylko żeby one sobie rosły, nie? A ta woda, żeby gdzieś tam popłynęła sobie w dół, nie?
ciągnik wygląda, jest obecnie w opłakanym stanie, no bo jest brudny, ubłocony cały, bo to nawet nie ma sensu, nie ma nawet sensu mycia tego, no bo to non stop pracuje w błocie, tak? Zresztą, no mówię, no nie tylko u mnie jest taka sytuacja jest w całym kraju, tak? Kurde, gorąco mi jak, nie wiem, z tą pierdzieloną wodą. No i cóż, cóż ja wam na to poradzę, tak? Pomimo tego, żebym chciał, to i tak nie mogę. Tutaj takiego fajnego miksa ziemniaczanego będziemy sadzili sobie. Miksa, no to co mam, to wsadzę, tak? Jakichś tam ziemniaków. W sumie to nasi klienci zawsze chwalą sobie bardzo je, że smakują im. Oczywiście ja to zawsze powtarzam, że jeden lubi grzyby, drugi lubi ryby i tak naprawdę każdy ziemniak znajdzie swojego amatora, tak? Więc tutaj o gustach się nie dyskutuje, tak? No bo to jest, że tak powiem, rzecz względna, nie? Dla mnie najważniejsze jest to, że to ma być zdrowo wyprodukowane, a cała reszta to jest, wiecie, taka naprawdę tylko otoczka, tak, bo czy to będzie żółty ziemniak, czy to będzie biały ziemniak. Jeszcze mam w pracy sporo w truskawkach, więc i w truskawkach muszę popracować. No mówię, kurczę, nazbierało mi się tego tyle, że po prostu bajka. Ale mam nadzieję, że wszystko się uda i zrobię to tak, jak chcę. Widać, że kawałeczek brakuje tej talerzówce, żeby dorzuciła ona tak jakby się należało, nie? Coś tu, jakieś powiadomienie przyszło, co tu kaman? No i fajnie leci, kawałek za kawałkiem, kółeczko za kółkiem, całkiem sympatycznie. Jeszcze dzisiaj będę sobie pielac przerabiał, bo sobie znalazłem takie drapki fajne z siewnika, chyba z Fiony albo tego Nord coś tam, ale chyba to była Fiona. Takie fajne drapki i sobie je zamontuję, wiecie, na końcu, żeby to mi ładnie tą bruzdę wyrównywało, rozrównywało. Będzie to elegancko wyglądać później. Efekt końcowy powinien być zadowalający. Uff, na szczęście jej się nic chyba nie stało. Zaraz. O ja, ale szczęście. Jasny gwint, wytrzymała to. Nie wierzę. Ale fart. Zobaczcie, talerz tu przeszedł. Ale miałem szczęścia. Wygląda na to, że wszystko jest ok. O ja. Aż się spociłem. Nieźle. Jaro, jaro. Mały włos bym ją stracił. Ale by była kicha. Wytrzepać piasek z niej. Pierdziele, zakładam ją w środku. W środku to jest w środku zawsze. Ale tu będzie ten siłownik przeszkadzał. W kadrze będzie siedział. A może i nie będzie? O, nie będzie, dobra. Oj, oj, oj.
A się zastanawiałem, co się może wydarzyć. Przecież tu jest tak równo.